No, Grecja, jak widzicie, domeczki z basenikami, innymi bajerami, blisko plaży. Myślę, że ta plaża jest piaszczysta w tym miejscu. A to się nazywa Agros, nie wiem, coś tam, napiszę w filmie. No, ale miejscówka daje niezłe wrażenie. Szczególnie ten cycek tam. Sód na środku morza. No więc jest okej, okay, jest okej. Okay. Podoba mi się też Grecja, też jest fajna. Szczególnie te wszystkie niebieskie rzeczy. Blue, can you record that? Blue things around, niebieskie rzeczy. Okej. Kolejna plaża. Jak sam tam z góry pokazywałem wam tego cycka, właśnie na niej jesteśmy. Piana, strasznie się pieni to mocno, nie? Sama piana. Kolejna piana robiąca kupę. Patrzcie, w jaką drogę nam kazało jechać w ogóle GPS. Tutaj pod górę, nie? Kurde, masakra. To była taka grubsza, a ta taka mniejsza. Dobra, jedziemy, co? Nie będziemy się łamać, nie? Nie ma co się łamać. Ale ma... Continue straight. Continue straight, I will continue straight. Dobre, nie? Ale droga, ale wybrałem sobie drogę. Tylko, że jak to za szybko pojedzie. Na przykład autobus, to już nikt to. A, dobra. To muszę uważać na tej drodze. Masakra. Ale widoki, jak widzicie? Dobre, nie? Jak się nie zgubisz, to się nie znajdziesz. Nachylenie. No, zdrowo jest. Znowu na ten. Oh shit. Oh fuck. Fucking hell. Gonciarz, ty chuju. Very, very Greece around here. Jeśli przyjechałem do Grecji, to przyjedźcie sobie tutaj, w takie miejsce. To jest Grecja. A nie tam Korfu, centrum. Chuj nie Grecja. Tu jest Grecja. Nie robię sobie się tam na płotu. No. Bardzo ciasno, taka Grecja. O, łabędźki, łabędźki. Ja pierdolę, te drogi. Masakra te miejscówki. Ale przynajmniej mają życie, widoki jak cholera. Na plaż trochę daleko, do szkoły też. Przyjechaliśmy sobie w jedno miejsce.
W sumie wieje strasznie, ja pokażę wam jakie. Takie. Oczywiście barierek nie uświadczy, bo to totalna wiocha. Ale widać jak Grecja wygląda, nie? Tak wygląda. Pomyślcie sobie, że tu mieszkacie, nie? Droga jest nie z asfaltu, ale przez tam połowę nie było, tylko po kamień nie wyjechało. I nie macie samochodu. To ja tu jechałem, nie wiem, może z pół godziny od tamtej plaży. Więc jedziemy dalej. Przed siebie. Mountain or beach? I don't know. Yeah, we should park somewhere here. My, no, Mateos. Argos Mateos. Argos Mateos. Spoko, tylko wiocha zabita dechami, nie? Prawie. Tam chcieliśmy wejść na górę, ale się nie da. Bo za stromo jest i nie ma drogi w ogóle żadnej. Przejebane. Jedziemy stąd. We came here. Yeah. Kocia mamusia się znalazła. Come on. Wieje strasznie. Jesteśmy po stronie lotniska chyba. Tam lotnisko jest tam gdzieś na długości, a tu mamy w sumie katedrę. Tam przejdziemy, zobaczymy czy jest jeszcze otwarto, bo dosyć późno jest. Ale widok spoko, nie? Zgubiłem moją agentkę. Jesteśmy stamtąd. Ten sushi bar albo coś to tam, a jesteśmy pod kościółkiem prawosławnym. Na środku wody, a lotnisko jest tam. Więc kościółek spoko, obejdę sobie go dookoła. Wieje. Wieje zimno, fale i tak dalej. O. Bo ja się już pewnie zgubiłem. Jest agentka. Jest agentka. Ucieka, ucieka. Kana! Podrzędna knajpa. Taka podrzędna. Dookoła. Wiatr mi pod dużo włosów. Ja sobie kurczaka to wezmę. Nie zamówiłem, ale zaraz mówię. Jest ok. Podrzędna knajpa. Ja mam kurczaka pieprzu. Albo pieprzu kurczaku. Pieprzu kurczaka. To ładnie wygląda. A kama ma krewety, sałatkę z krewetą. Łącznie jakieś 20 euro z herbatą i innymi literami. No ale to jak nam przeszliśmy, bo widoku nie ma. Ale jest koło lotniska, jak samo przyjeżdżają, to jest fajny efekt przy jedzeniu. Kana, don't look like. To wygląda jak normalnie, nie wiadomo co robi z tym jedzeniem. Miejscówka. A wiecie co z niej najlepszego?
Kamienny kutas.